czwartek 27 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się spotkanie, podczas którego prelegenci zaprezentowali samorządowcom z terenu powiatu cieszyńskiego nowoczesny autobus o napędzie wodorowym. Tego dnia nie zabrakło tematów związanych z finansowaniem i eksploatacją tego ekologicznego autobusu. Z kolei w piątek 28 października samorządowcy mogli zobaczyć na własne oczy, jak taki autobus wygląda i przetestować go na drogach powiatu. Trendy pokazują, że wodór jest naszą przyszłością, więc my jako Artur, jako firma Artur, która zajmuje się nie tylko produkcją autobusów, ale kompleksowymi rozwiązaniami dla klientów, czyli dostarczania wodoru jako energii, tak? Czyli produkcji wodoru, dystrybucji i tankowania. Podchodzimy do tego w ten sposób, że dajemy klientowi rozwiązanie finalne, czyli kompleksowe, wodorowe i my to widzimy jako przyszłość komunikacji miejskiej i nie tylko. Ale jakie są plusy, jakie są minusy? Jeżeli porównamy autobusy wodorowe do elektrycznych na przykład, to po pierwsze mamy nie mamy czasu ładowania, tak? Tankowanie autobusu wodorowego zajmuje około 15 minut maksymalnie, więc jest to porównywalny czas do autobusów tradycyjnych dieslowskich. Do tego mamy mniejszą wagę, mamy większe możliwości zasięgu i operowania autobusem pomiędzy miastami w przypadku rozwiniętej infrastruktury. Mamy jeszcze dodatkowo autobus wodorowy, to jest tak naprawdę autobus elektryczny, jak wiemy, tak? Autobus wodorowy tylko ma napęd elektryczny, więc ten zasięg autobusu wodorowego jest zdecydowanie większy niż elektrycznego. Nasz autobus ma zasięg 12-metrowy około 500 km. Koszty takie utrzymania takiego autobusu, eksploatacji? Na pewno są niższe koszty niż autobusów diesla, tak? Zbliżone do autobusów elektrycznych, jeżeli chodzi o maintenance, obsługę autobusów. Natomiast paliwo, no wiemy, jaka jest różnica pomiędzy kosztem możliwości zakupu paliwa wodorowego. No to daje duże możliwości oszczędzania na paliwie. Całe zalety autobusu wodorowego jakby rekompensują jego zakup. Wiemy, w autobusach elektrycznych czas życia baterii jest ograniczony. W przypadku autobusów wodorowych on jest dłuższy, bo bateria, nie używamy baterii, on oczywiście ma baterię, ale nie używamy jej do napędu w sposób ciągły, tylko to jest dodatkowe źródło energii dla autobusu. Także żywotność takiego autobusu też jest większa niż elektrycznego. Koszty zależą oczywiście od tego, jaki jest. W tej chwili to jest około 3 milionów. My reprezentujemy firmę Simple H2, która jest pierwszym producentem na świecie niezależnej stacji, która wytwarza wodór na miejscu, magazynuje go i tankuje. To jest światowe rozwiązanie, mamy to patentowane, jest to polski produkt produkowany u nas. Pracowaliśmy nad tym ponad 6 lat. Jest to idealne uzupełnienie dla właśnie przyszłości komunikacji wodorowej, bo dziś największym problemem nie jest dostępność autobusów wodorowych, tak jak dziś akurat jest prezentacja firmy Artur Bus, ale najgorzej jest jakby zaopatrzyć te autobusy w wodór. Są bardzo wysokie koszty wytwarzania i transportu tego wodoru, gdzie średnia cena na rynku to jest około 80 zł, a u nas tak jest napisane już od złotówki i to nie jest chwyt marketingowy, bo ta stacja stojąca na zajezdni w danym mieście produkuje wodór naprawdę poniżej złotówki za kilo. Czyli koszt przejechania 100 km takim dużym autobusem to jest tylko 8 zł. Musimy przeciwstawić się dużym koncernom i pokazać, że wodoryzacja to jest proces. To, że to jest przyszłość, to już wszyscy wiemy, to Unia też nam pokazała. Tylko wodór jest skuteczny, gdy on jest rozproszony. Czyli mamy dużo jednostek produkujących z zielonej energii i jednocześnie ten wodór wtedy jest efektywny, jest tani, jest dostępny dla wszystkich. Chcemy też pokazać, że wodór to nie jest tylko autobus.
Wodór jest to paliwo przyszłości dla komunikacji miejskiej oczywiście, dla produktów komunalnych, czyli śmieciarki, systemy oczyszczania miasta, sprzątania. Dla przykładu przejechanie 100 km śmieciarką to też jest około 8 zł. Przejechanie 100 km tirem z 36 tonami ładunku to jest około 12 zł za 100 km. To jest przyszłość. Tylko gminy muszą zacząć budować u siebie te instalacje, żeby to miało sens i zmieniać jakby rozwój i ścieżkę jakby wdrażania kolejnych pojazdów opartych o wodór. No właśnie, ale jakie są koszty budowy takich instalacji, no i jak to wygląda? Znaczy, koszt budowy instalacji zaczyna się od około 20 milionów złotych brutto. Koszt amortyzacji bez żadnej dotacji to jest około 6 do 7 lat, w zależności jak dużo tego wodoru zużywamy. To, co jest jeszcze ciekawe, z każdego kilograma wodoru otrzymujemy około 6 kg czystego tlenu medycznego, który możemy oddać bezpośrednio do szpitala. To jest około 50 zł za kilogram, a więc oszczędność jest bardzo duża, a w COVID-zie zobaczyliśmy, że tego tlenu nam brakuje. Uzyskujemy też z tego oczywiście ciepło, które możemy oddać do niedużych budynków administracyjnych, ale zawsze jest jakaś ekonomia, tak? Miasta nie patrzą na to, jak jest dzisiaj. Miasta muszą myśleć o tym, co będzie w perspektywie kilku lat i daje to niesamowitą niezależność energetyczną. Ta stacja nie zwiększy swoich kosztów utrzymania przez kolejne lata. A patrząc na to, co się dzieje w ostatnich latach z ceną paliwa, no to mamy jakby niepewność, brak stabilności, tak? W ciągu 2 tygodni diesel podrożał o złotówkę. Dla takiego samorządu jak Cieszyn czy inne, złotówka na jednym litrze w komunikacji miejskiej to jest około 1 000 000 zł rocznie. A w przypadku, gdy mamy dotacje z Unii, to tego typu stacje mogą być nawet kupione za 10-20% jej wartości. Więc ten czas amortyzacji jest relatywnie krótki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.